Witam wszystkich, nazywam się Mróz Michał. Dzisiaj pokażę, jak w łatwy i szybki sposób zamontować końcówkę do węża, wykorzystując różnego rodzaju opaski zaciskowe. Zacznijmy od opaski zaciskowej DCL, która wykonana jest z jednego odcinka taśmy z zamknięciem w formie zapinanej zapadki. Siła zacisku jest równomiernie rozłożona na zapadce, a gładka wewnętrzna powierzchnia taśmy chroni wąż przed uszkodzeniem. Opaska wykonana jest ze stali nierdzewnej, a widoczny kolorowy pasek ułatwia jej identyfikację. Do jej montażu wykorzystamy specjalnie wyprofilowane szczypce ręczne. Zakres mocowania takiej opaski wynosi od 5,8 do 25,5 mm. Po dobraniu odpowiedniej opaski do średnicy węża, w pierwszej kolejności zakładamy ją na wąż. Należy pamiętać, aby jej nie mocować zbyt blisko końca węża lub zbyt blisko końca ogona końcówki. Osiowo wprowadzamy końcówkę do węża. Za pomocą szczypiec łatwym ruchem zaciskamy opaskę. Kolejnym sposobem montażu końcówki są opaski zaciskowe Earclip, które występują w dwóch wersjach, z jednym i z dwoma uszami, zarówno ze stali ocynkowanej, jak i ze stali nierdzewnej. Jest to bardzo proste i tanie rozwiązanie. Opaski są mocowane standardowymi obcęgami. Zakres mocowania tych opasek wynosi od 5 do 46 mm. Analogicznie jak w pierwszym przykładzie, zakładamy opaskę na wąż, umieszczamy końcówkę i za pomocą szczypiec zaciskamy ucho z jednej i z drugiej strony. Inną odmianą opaski Earclip jest opaska zaciskowa z wkładką pierścieniową, która zapewnia wężom całkowitą ochronę przed uszkodzeniem. Jest to opaska Earclip 2. Zakres zacisku wynosi od 7,5 do 19,3 mm. Sposób montażu jest dokładnie taki sam jak w przypadku opaski Earclip. Kolejną opaską jest opaska zaciskowa Cut, przeznaczona do lekkich węży PVC oraz węży gumowych. Gładka powierzchnia wewnętrzna taśmy chroni przed uszkodzeniem węża. Wykonana jest ona ze stali nierdzewnej, co pozwala na zastosowanie jej w przemyśle spożywczym czy też medycznym. Do montażu tej opaski posłużą nam przeznaczone do tego szczypce. Zakres mocowania tej opaski waha się od 5,7 do 18,5 mm. Zakładamy opaskę na wąż, mocujemy końcówkę i jak w poprzednich przypadkach zaciskamy. Następny przykład to wire clip. Jest to zacisk wykonany z ocynkowanej stali sprężynowej, przeznaczony do szybkiego mocowania niskociśnieniowych węży. Zakres średnic wynosi od 7,8 do 20,6 mm. Montaż opaski można wykonać za pomocą zwykłych kombinerek. Analogicznie jak w poprzednich przypadkach, zakładamy zacisk na wąż, mocujemy końcówkę i przesuwamy zacisk w odpowiednie miejsce. Następną opaską jest bardzo znana opaska ślimakowa ASFA, występująca w dwóch szerokościach, 9 i 12 mm. Przy montażu ich w trudno dostępnych miejscach może posłużyć przeznaczony do tego klucz z elastycznym trzonem. Są to opaski ogólnego zastosowania, wykonane ze stali ocynkowanej i stali nierdzewnej. Zakres tych opasek jest bardzo szeroki, bo wynosi od 8 aż do 240 mm. Opaskę umieszczamy w odpowiednim miejscu i za pomocą klucza dokręcamy ją z odpowiednią siłą. Kolejną opaską jest opaska śrubowa MiniClip. Ma ona podwinięte brzegi, dzięki czemu nie powoduje uszkodzenia węża. Wykonana jest ze stali węglowej, cynkowanej elektrolitycznie oraz ze stali nierdzewnej. Występuje w średnicach od 6 do 32 mm. Do jej montażu wystarczy płaski śrubokręt. Sposób montażu wygląda tak samo jak w przypadku opaski ASFA. Opaską zalecaną do mocowania grubościennych, zbrojonych węży przemysłowych jest opaska Supra Heavy Duty. Jest to mocna opaska o wywiniętych brzegach. Zakres tej opaski wynosi od 17 aż do 408 mm. Po wyznaczeniu miejsca na wężu, w którym montowana będzie opaska, umieszczamy końcówkę w wężu, następnie przesuwamy opaskę w odpowiednie miejsce i przystępujemy do jej skręcania. Tak samo sytuacja wygląda na przykładzie opaski DPC, która charakteryzuje się bardzo mocną, podwójną taśmą. Dwie śruby gwarantują dokładne i szczelne połączenie węża z końcówką. Opaska ta wykonana jest w całości ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej.
Przy jej montażu zaleca się naprzemienne dokręcanie śrub z jednej i z drugiej strony do momentu uzyskania odpowiedniego zacisku. Ostatnim przykładem jest opaska FlexGear. Jest to opaska taśmowa z zamkiem wyposażonym w sprężynę zapewniającą utrzymanie stałej siły zacisku. Zalecana jest ona do montażu w miejscach, w których występują zmiany temperatur i ciśnienia. Podwinięta wewnątrz taśma zapobiega uszkodzeniom powierzchni węża i zapewnia jednakową siłę zacisku na całym obwodzie. Do jej montażu wystarczy płaski klucz o odpowiednim rozmiarze.